Hej, cześć, siemanko, guys, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Rogalik, witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj chciałbym przedstawić wam 5 skinów, które nigdy nie wydropiły w Counter-Strike'u Global Offensive, a powinny, i myślę, że was to zaciekawi. Zwycięzcą ostatniego giveaway'a jest ta osoba, która w tym momencie wyświetla się na ekranie, a w dzisiejszym odcinku możecie wybrać AWP-kę Hiperbestię. Wystarczy, że zalajkujecie ten materiał, skomentujecie z odpowiedzią na pytanie, które w tym momencie się również wyświetla, oraz zostawicie suba z dzwoneczkiem. Dodatkowo przypominam, że jak wbijecie 500 łapek w górę w pierwsze 15 minut, to dodatkowo rozdam jeszcze 5 glocków Water Elementali w komentarzu, także myślę, że warto, zapraszam do lajkowania i bez zbędnego przedłużania przechodzę sobie już do filmu. Na miejscu 5 w dzisiejszym zestawieniu znalazł się M9 Bayonet Ultraviolet StatTrak Factory New, który wydropił tylko w jednym egzemplarzu. Jest to jedyny taki skin w dzisiejszym odcinku, który wydropił, chociaż wydropił on tylko raz, więc postanowiłem, że nie mogło go zabraknąć w dzisiejszym zestawieniu. Taki skin na OP Skinsach został wystawiony za około 25 tysięcy dolarów i zszedł, więc jest to naprawdę unikatowy okaz i jest to nie lada gratka dla kolekcjonerów Counter-Strike'u Global Offensive. Dajcie znać w komentarzu, czy za takiego skina dalibyście ponad 80 tysięcy złotych, jeżeli byście dysponowali takimi pieniędzmi, bo za to można mieć naprawdę fajny samochód, na przykład taki, jak w tym momencie wyświetlałam się na ekranie. I dajcie znać w komentarzu, co byście woleli, taką furkę czy taką kostę w CSGO. Dajcie znać w komentarzu. Numer 4 w dzisiejszym zestawieniu to kolejny skin z rodziny Ultraviolet, a tym razem będzie to zwykły bajonet StatTrak Factory New, który nigdy w życiu nie wydropił w Counter-Strike'u Global Offensive. Jest to broń, która by była nie lada gratką dla kolekcjonerów, a na ekranie w tym momencie wyświetla wam się najbliższy egzemplarz do tego Factory New, czyli Minimal Wear StatTrak z najwyższym floatem. Sami widzicie, że taka skórka prezentuje się świetnie, ale gdyby nie była w ogóle obdarta, tak jak poprzednio przedstawiany bajonet M9, byłaby jeszcze lepsza. Dajcie znać w komentarzu, czy taki skin wam się podoba. Numer 3 w dzisiejszym materiale to jeden z rzadszych skinów Counter-Strike'u Global Offensive, a mianowicie P250 Nuclear Threat. Jednak nie jest to zwykły egzemplarz, ponieważ Factory New Souvenir jeszcze nigdy nie wydropił w gierce. Tutaj widzicie na ekranie w Minimal Wear Souvenir, który naprawdę prezentuje się świetnie, a jego cena przekracza ponad 1000 dolarów. Sami widzicie, że taki Factory New, który byście wydropili, mógłby was obłowić naprawdę na sporo pieniędzy. Taki egzemplarz, szacowana jego wartość wynosi około 30 tysięcy dolarów, ponieważ jest na to kupiec na Reddicie, który po prostu ogłosił, że chciałby kupić takiego skina za 30 tysięcy dolarów, jeśli ktoś go po prostu wydropi. Sami widzicie, że kolekcjonerzy potrafią kupować skiny za naprawdę wielkie pieniądze, a to jest jeden z przykładów. Numer 2 w dzisiejszym materiale to StatTrak AK-47 Case Hardened Factory New Blue Gem. Pewnie widzieliście dużo takich kałachów na YouTubie i dlatego jesteście zwiedzeni, że taki kałach może istnieć. Jednakże w stanie Factory New nigdy w życiu taki kałach nie dropnął ze skrzynki, a kolekcjonerzy są w stanie za niego dać naprawdę niesamowitą kwotę. Jak sami widzicie, skórki w Counter-Strike'u Global Offensive mogą być niesamowicie rzadkie i niezwykle drogie. Sam kałach w moim mniemaniu jest niesamowicie piękny i sam za niego dałbym spore pieniądze, jednak nie aż tak duże, jak są proponowane przez kolekcjonerów, więc niestety prawdopodobnie nigdy na takiego skina nie będziemy stać. I ostatni już w dzisiejszym materiale skin to kolejny z rodziny Ultravioletów, tym razem jest to Bowie Knife w stanie Factory New w StatTraku. Taki nóż również nigdy nie pojawił się w grze, a jest on naprawdę nie lada gratką dla kolekcjonerów. Oferty za taki nóż na Reddicie sięgają powyżej 25 tysięcy dolarów, więc jest to naprawdę niesamowita kwota. Praktycznie 90 tysięcy złotych za skina, jest to moim zdaniem przegięcie, a wy dajcie znać w komentarzu, czy takiego skina byście sobie kupili, jeżeli na takiego byłoby was po prostu stać. Na tym odcinku to już wszystko. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał i że zostawicie łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję, bo to bardzo motywuje mnie do dalszej pracy i do robienia kolejnych dla was materiałów. Mam nadzieję, że materiał się spodobał. Dzięki wam bardzo jeszcze raz za to, że jesteście ze mną cały czas mimo tego wszystkiego. Trzymajcie się, do zobaczenia, siemanko i pozdrawiam kanał i cześć! Give a fuck.